Dzień Boże, w 22 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kiedy podejmujemy temat ofiary, to ona kojarzy nam się na pierwszym miejscu z jakąś stratą. W ogóle ma taki negatywny oddźwięk, bo mówimy o ofierze losu, o ofierze jakiegoś napastnika. Częściej coraz możemy paść ofiarą jakiegoś przekrętu. A Bóg pojmuje to zupełnie inaczej. On ukazuje związek ofiary z miłością. Tak właśnie uczynił względem ludzi. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, ofiarował, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jak do tematu podchodzi Piotr? Z brakiem zrozumienia tego, o czym mówi Jezus. Podszedł do tematu nadchodzącej śmierci Jezusa jak do końca świata, jakiejś zagłady. Odrzucił ofiarę Jezusa, próbując zatrzymać Go jakby przy sobie. Stanął na drodze Jezusa i zabronił mu niemalże zrobić to, co jest słuszne. Zabronił mu wychodzić przed szereg, bo jak będzie z nimi, to nic mu się nie stanie. Będą dobrze żyli, będą spokojnie sobie dalej wędrować od miasta do miasta, od wioski do wioski i będzie super. Tyle, że Jezus nie jest wędrownym nauczycielem na całe życie. Jego wędrowanie miało swoją rację, by zasiać ziarno i zwołać robotników. Teraz jednak nadchodzi czas plonów, a żniwo będzie ogromne, jeśli ktoś się poświęci. Gdyby nie doszło do męki, śmierci i zmartwychwstania, nasze trwanie przy Jezusie nie miałoby najmniejszego sensu. Bóg zaangażował się w pełni w nasze cierpienia i cierpienia całego świata i cierpiał z nami w Jezusie. Ale zmartwychwstając, zadał nam pytanie, czy w to wierzymy. Nie mamy udzielać odpowiedzi słownej czy przez jakąś deklarację. Mamy udzielić odpowiedzi zapisanej w naszej codziennej postawie. Ale czy stać nas na ofiarę z naszego życia dla Boga, Kościoła, wspólnoty, wiary, zbawienia? Zobaczmy, że choć przy nas są różni ludzie, pobożni i niewierzący, choć są ambitni i leniwi, to oni nie będą wystarczająco dobrzy, żeby nas wesprzeć we wszelkich decyzjach. Zwłaszcza tych najtrudniejszych. Mogą nas odwodzić od tego, co słuszne, bo właśnie będą widzieć tylko jakieś straty. Oprócz ludzi, u naszego boku jest jeszcze Chrystus. Jak napisała święta Teresa z Awila, kto ma przy boku swoim takiego dobrego przyjaciela, takiego dobrego wodza, który pierwszy wystawił siebie na męki, ten wszystko zdoła wytrzymać. Ten prawdziwy przyjaciel wspiera, ducha dodaje i nigdy nie zawiedzie. On podejmując krzyż pokazał nam, czym jest prawdziwa ofiara z miłości. A my, kiedy przyjmujemy ten krzyż, kiedy na niego spoglądamy, kiedy się z nim siłujemy, walcząc z naszym sprzeciwem i lękiem, widzimy w nim światłość i znak zbawienia. Lękamy się go, ale i zarazem wiemy, że jest jedyną słuszną drogą. Pan Jezus dał nam przykład, że miłość jest możliwa nawet wśród największej udręki i nienawiści. Nawet straszne ciemności Kalwarii nie zdołały w niczym zaciemnić jego znacznej miłości, która w nim była. Słowa Jezusa, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, są trudne do wykonania, ale nie są niemożliwe. I to jest właśnie nasza ofiara, która jest miła Bogu, podoba Mu się i ma wielką wartość. Kto swój krzyż stara się dźwigać po Bożemu, kto trwa przy Chrystusie i Jego miłości, również wtedy, kiedy to jest trudne, ten staje się świadkiem, że szatan nie jest tak mocny, jak nam się to czasem wydaje, gdy widzimy to całe zło świata. Źródłem wszelkiej prawdziwej miłości jest miłość Boża. A Boga nikt z nas prawdziwie nie pokocha sam z siebie. Do tego potrzebna jest Boża łaska, bo prawdziwa miłość pochodzi z góry. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem.